Ach, naprawdę. Zaburzam falę. Tak. A ja powiem ci, a ja ją zaburzę tak, że będzie, o, zobacz, co się dzieje. Po prostu. Nic się nie dzieje. Jak to nic się nie dzieje? No rzeczywiście nic się nie dzieje. A, bo ty to tak w ogóle. Dobra, tak wrzućmy tu frytki i tak. Tyle. I na tym skończymy. Jeszcze raz, tak? Tak, jeszcze raz. Lecimy z frytkownicą. Dobra. Leszku, dlaczego przyniosłeś do studia frytkownicę? Gdyż bardzo lubię frytki, a tak naprawdę nie przyniosłem ja, tylko tamten pan, możecie go pokazać, szef kortosfery, bo taki przyrząd zwany falownicą powinien znajdować się w zasadzie w każdej szkole po to, by demonstrować, jak rozchodzą się fale, w tym wypadku są to fale na wodzie, a ich projekcja jest na takim ekraniku. Ale to są właściwie fale takie jak świetlne, to dokładnie działa na takiej samej zasadzie. Tak, dlatego że tutaj działają przede wszystkim po pierwsze zasada Huygensa, która mówi, że każdy punkt drgający jest źródłem fali. Mhm. W tym przypadku, w tej chwili, tym punktem drgającym jest taki kawałeczek blaszki metalowej, który zaczepiony jest do drgającego, prostego drgającego układu, który wyzwala drgania mechaniczne, o, dokładnie tutaj na końcu. Żeby widzieć te drgania i żeby widzieć, że one się rozchodzą, mogę... Podkręcamy. Ja tak naprawdę nie podkręcam tej częstotliwości, tylko częstotliwość specjalnej przesłony, która... zasłania i odsłania źródło światła. No jest tu faktycznie coś takiego. To nie wiem, czy mamy rady to pokazać, ale chyba nie bardzo. No, to nie jest jakby ważne. I możemy pokazać rozchodzące się od tego elementu fale. One tak naprawdę idą w waszym kierunku, a tutaj pokazywane są, że przesuwają się w dół, ale zmieniając częstotliwość, ja mogę zmienić też kierunek przesuwania się tych fal. Te zaburzenia, które się pojawiają, związane są z dodatkowymi drganiami. To ja nie będę dotykał. Ale ja dotykam, ja uderzam. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Możemy różnego typu fale na wodzie wywoływać i nakładać jedne na drugie. I tutaj właśnie kilka zjawisk, o których warto powiedzieć. Po pierwsze, samo powstawanie fal i sam fakt, że te fale przemieszczają się, czyli od elementu drgającego gdzieś tam przemieszczają się w różnych kierunkach. Ja będę patrzył z góry. Bardzo ważne jest, żeby sobie uzmysłowić, że tak jak tu w przypadku wody, przemieszczanie się tych fal nie oznacza, i to jeszcze dzisiaj za chwilę powiemy, nie oznacza tego, że woda się przesuwa, bo gdy popatrzymy tu na górę, ta woda w ogóle się nie porusza. Tak, ta częstotliwość jest... Fajnie, że są jakieś tutaj takie zanieczyszczenia. Może uda nam się to pokazać, że one właściwie nie chodzą. Fale one się tak, fale śmigają. Powstają, widać te delikatne jakby fale, natomiast tak naprawdę nie przemieszcza się woda i w żadnych falach mechanicznych nie przemieszcza się ośrodek, w którym fale się rozchodzą. Tak naprawdę rozchodzi się energia. Po drugie, w zależności od tego, jaki mamy kształt tego elementu drgającego, to takie uzyskamy fale i taki będzie kształt tych właśnie fal. Po trzecie, jeżeli na drodze takiej fali płaskiej pojawią się jakieś, tak jak tutaj, dodatkowe elementy, to proszę zobaczyć, że one zaburzą. Tutaj będzie w tych miejscach widać wyraźnie zaburzenie. Natomiast ja coś innego chciałbym tu pokazać. Tam jest, jest, sięgnę, taki element, muszę to wyłączyć na moment i teraz wymienimy tą płaską rzecz. Właśnie. Co, zmieniłeś końcóweczkę? Zmieniłem końcówkę i teraz proszę zobaczyć, to jest taki dzyndzelek, taki czubeczek, który jest tylko w wodzie. I tutaj bardzo dobrze widać to, co jest zasadą Huygensa, że drgający element jakby jest źródłem fali kulistej, która się rozchodzi. Bardzo ładnie ta fala wygląda. I tak naprawdę każdy element drgający dokładnie to jest w stanie wyprodukować, że tak powiem. Dlaczego zatem ta fala była płaska? No bo ta płaszczyzna
no to ona zawiera, no, można by rzec, nieskończenie wiele takich elementów. Punktów, no. I one się sumują i powstaje fala płaska. Mhm. Ta fala, co dosyć ładnie tutaj widać... A to jeszcze jedno pytanie, tak? Bo słuchaj, jeżeli on byłby krótszy, to przy odpowiednio dużym zbiorniku i tak zauważylibyśmy... Oczywiście, na brzegach zauważylibyśmy, że tam, gdzie się kończy, tam powstaje, okay. powstaje fala... fala kulista, że ona się załamuje i od miejsca, gdzie jest zakończenie, rozchodzi się właśnie taka fala kulista. Bardzo ładnie tutaj widać, to jest nawet takie, tak patrzę z boku, takie prawie 3D, że widać tą falę. Ja patrzę z tyłu i trochę z góry. A ja trochę z boku i tak trochę z dołu. I widać, że są te elementy jaśniejsze, i elementy ciemniejsze. No to są grzbiety i doliny fali. A chodź Kamil tutaj, jak spojrzysz z mojej perspektywy, to będziesz widział i to, co jest na ekranie, i tutaj tę falę, która odchodzi od, tak. od właśnie tego elementu drgającego. I... Widać załamania się na brzegach właśnie tego tak, całego i ekranu. Znowu widać to, myślę, że bardzo dobrze. Oczywiście, żeby nie brać pod uwagę to, że to, co wyświetlamy na tym ekranie, to jest dokładnie ta fala, która powstaje, bo tutaj ta fala jest troszeczkę inna, a obraz, który otrzymujemy, jest związany z faktem, że my efekt stroboskopowy tutaj wprowadzamy i my możemy pokazać, że ta fala zatrzyma się. O, teraz mamy, to nie znaczy, że ona się zatrzymała. Możemy pokazać, że ona będzie w drugą stronę się przemieszczać, ale to jest tylko i wyłącznie złudzenie związane z częstotliwością działania tego elementu, przesłony, która oświetla. To zresztą czasem można zauważyć, jak się nagrywa coś, nie? Albo widzimy, jak opona się toczy w samochodzie, felga i gdzieś tam czasami nam się ten ruch wsteczny pojawia, ale to jest tylko złudzenie oczywiście. I tutaj z tym doświadczeniem warto jeszcze jedną rzecz zwrócić uwagę, a mianowicie na coś, co nazywa się doświadczeniem Yanga, bowiem Yang, co prawda on brał fale świetlne, on brał świeczki czy jakieś inne źródła światła i to światło przepuszczał przez dwie szczeliny. Tutaj możemy tak naprawdę wytworzyć dwie fale, bo on przepuszczając światło, przepuszczał je przez dwie szczeliny, pokazał, że zasada Huygensa działa, bo każda ze szczelin przepuszcza falę kolistą, natomiast tam było coś innego ważne. Ważne, że obraz, jaki uzyskiwał, był takim dosyć dziwnym i niepokojącym obrazem, bo powstawały pewne prążki światła. Natomiast jak to się zadziało, to ja może pokażę, gdy zmienię ten element, końcówkę na inną. I uwaga, czary mary. I teraz nagle mamy dwa elementy. Każdy z nich tworzy falę kulistą, ale proszę zobaczyć i zwrócić szczególną uwagę na ten obraz, który powstaje tutaj, gdzie fale nakładają się. Zobaczcie, że to są takie już zamknięte obszary, jasne i ciemne. To nie są okręgi, takie jak fala na wodzie, gdy wrzucimy kamień, ale w momencie, gdybyśmy tu w tym miejscu postawili ekran, to nagle w jednym miejscu gromadziłyby się wszystkie jasne części, a w innym wszystkie ciemne. Obraz, który by powstał na takim ekranie, byłby obrazem interferencyjnym. Te fale, nachodząc na siebie, gdy są dwa grzbiety fali, to się wzmacniają. Gdy grzbiet i dolina trafią na siebie, fala się wypłaszcza i jej zwyczajnie nie ma. I tutaj, żeby to uzupełnić i żeby pokazać, że to zjawisko rzeczywiście ma miejsce i to doświadczenie Yanga działa, to chciałbym zademonstrować to, nie wiem na której ścianie. Możemy spróbować na tej, będzie ciemniejsza. Możemy na tej, natomiast trzeba duże zbliżenie zrobić. Tutaj mamy taki dawniej... Slajd, ale to nie jest slajd, tylko to jest... pewien demonstrator fizyczny. I tutaj jest blaszka, w której wycięte są rowki. To są takie szczeliny. I te szczeliny są w różnej odległości od siebie. Dodatkowo są jeszcze tutaj takie dziurki. No i normalnie, gdy ten laser świeci, no to powstaje taki obraz, no jak zawsze. Tak?
Natomiast jeśli będziemy prześwietlać go przez szczelinę, to proszę zobaczyć. Ja może tak, żeby było ciut wyżej. Pokaż obraz z przodu, prążki interferencyjne. Tak, w środku jest obraz główny, natomiast po bokach widać taki szereg prążków, które gdzieś tam, gdzieś tam nikną. To jest dokładnie to, co przed chwilą na wodzie pokazywaliśmy i gdzie schodziły się dwie fale kuliste. Tutaj światło przechodzi przez dwie szczeliny i za szczelinami te dwie fale kuliste właśnie w ten sposób działają. Jeżeli szczeliny będą bardziej od siebie odległe, to przechodzę. O. Jeżeli są bardziej odległe, to ten obraz też jest taki ziarnisty, ale te prążki są bardzo blisko siebie. Widać. Jeżeli te szczeliny będą jeszcze bardziej odległe, no to tutaj już praktycznie prawie kreski są, chociaż widać. Tak wygląda to dla fali świetlnej. Dla fali świetlnej. I takie doświadczenie wykonał Young i to jest jedno z kluczowych doświadczeń. Natomiast my możemy posunąć się troszeczkę dalej. No bo pytanie brzmi, no mamy dwie szczeliny i powstają prążki. A może tych szczelin trochę więcej będzie? A może zrobimy jakiś taki dziwny układ? No i zazwyczaj w momencie, gdy kupujemy takie laserki, to dostajemy też takie końcówki, które są demonstratorami związanymi właśnie z tworzeniem obrazów. O właśnie. W zależności od tego, jak różne siatki interferencyjne przesuwamy, to powstają takie właśnie obrazy. Zobacz, to są obrazy główne, to są te najjaśniejsze kropki, no i te kolejnego rzędu, o. I to już są bardzo takie szczeliny, które są bardzo blisko siebie, a na dodatek tworzą taką strukturę, która w momencie, gdy obracamy, daje takie przestrzenne złudzenie. Ale to nie wszystko. Zobaczę jeszcze, bo ja przyznam, że nie pamiętam, co tutaj jest. Rzadko tego używam. Las Vegas. O, tutaj jest dokładnie to samo. O, mamy rozdzielenie tego obrazu i powstają... I to też są, rozumiem, powidoki takie interferencyjne. Tak, to jest interferencja, tylko że związana z tym, że mamy więcej niż jeden taki, więcej niż dwie szczeliny i one wzajemnie między sobą są, zobacz, w tym momencie przesuwane, tak? Czyli dostajemy taki obraz bardzo, bardzo ładny i bardzo ciekawy. Jak mamy lasera. No to już wygląda jest... Wygląda jak cylinder O'Neilla. Tylko taki prosty. Tylko taki prosty. Taki długi cylinder, ale... Ale patrz, masz takie te punkty świetlne, takie sztuczne słońca zawieszone. Tak, jest ich kurczę, nie, przestało się kręcić dobrze. Jest bardzo ładnie. Wszystko to tak naprawdę wiąże się dokładnie, moi drodzy, o, z tym, co tutaj pokazaliśmy wam i co tutaj jest jakby dostępne na wodzie. Tylko, że co? Zepsułeś. Zepsułem. Nie, jest dobrze. Jest dobrze. Tak naprawdę są to zjawiska pokrewne, opisywane tym samym aparatem matematycznym, tylko że jedne mówią o falach mechanicznych, inne o falach elektromagnetycznych. Jedne bardziej w stronę kwantowości wychodzą, inne są prostą mechaniką i prostą trygonometrią pokazującą, gdzie te grzbiety i doliny fal ze sobą się łączą. No właśnie, bo tu warto też zauważyć, że w mechanice kwantowej dokładnie mamy te same zjawiska. Cząstki, które uważamy, no my wiemy, że cząstki są zarówno i falą, i cząstką, ale kojarzą nam się tak w ogólnym ujęciu ludzkim jako jakieś takie stałe cząstki, a tu nagle mamy wzór interferencyjny. No właśnie dlatego, że mamy do czynienia też z takimi falami. A jeszcze tą ostatnią rzeczą, którą warto pokazać, żeby uzmysłowić sobie to, bo ja wiem, że to nie jest łatwe, szczególnie dla młodszych osób, które oglądają ten program. Ten program jest od 18 lat wzwyż. Czyli dla tych młodszych, którzy oglądają ten program, a mianowicie, żeby uzmysłowić sobie to, o czym mówimy tu od początku, że fala nie jest przemieszczaniem się materii, że fala jest przemieszczaniem się
energii i zaburzenia. Ach, naprawdę. Zaburzam falę. Tak. A ja powiem ci, a ja ją zaburzę tak, że będzie, o, zobacz, co się dzieje. Po prostu. Nic się nie dzieje. Jak to nic się nie dzieje? No rzeczywiście nic się nie dzieje. A, bo ty to tak w ogóle... Dobra, wrzućmy tu frytki i tyle. I na tym skończymy. Bo to jest gorące, tak? Au! Dokładnie. No, ale to, co mówisz, tutaj te cząstki wody unoszą się góra-dół de facto, po prostu przekazują tę energię. Zaraz to pokażemy tą magiczną sprężyną. Jesteśmy. Piotrusiu, lubisz bawić się sprężynką? Tak, wujku, mogę to spuścić ze schodów. Dobrze, sprężynka jest o tyle fajna, że można zademonstrować. Po pierwsze, to co już mówiliśmy, a mianowicie... W przypadku ruchu falowego jest bardzo ścisłe połączenie z drganiem. No i teraz moja ręka będzie sobie drgała w ten sposób. Mm. Tak jak wahadło. I zobaczcie, co się dzieje. Wow. Jedno drgnięcie. O, teraz twoje. Jedno. Zobacz, tylko raz poruszamy ręką i zaburzenie przenosi się z jednego miejsca w drugie. To jest dokładnie tak, jakbyśmy... dywanem zafalowali i też ten... I wraca jeszcze. To zaburzenie oczywiście jest odbicie, tak jak każda fala odbija się i leci dalej. To że mnie... Skąd wtórne fale przy trzęsieniu ziemi. To, że mnie słychać gdzieś tam, to nie oznacza, że ten dźwięk no też, że leci prosto, ale też odbija się od ścian, od różnych elementów. Mhm. No i teraz, skoro już wiemy, że ta sprężyna, ona się nie przemieszcza. Przemieszcza się tylko to zaburzenie, i wraca jako takie nawet dziwne, no to teraz w jaki sposób te zaburzenia się rozchodzą? Mamy dwa rodzaje fal mechanicznych, bo tu akurat mówimy o mechanicznych falach. Jeden z rodzajów to jest fala mechaniczna poprzeczna. Ona jest wtedy, popatrz, zaburzenie od mojej ręki przemieszcza się do ciebie. Natomiast wychylenie jest prostopadłe do kierunku ruchu. Drugim rodzajem fali jest ta fala, która jest nam bardzo bliska. Jest to fala, gdzie zaburzenie jest w kierunku ruchu. A teraz zobacz, im więcej damy energii, tym będzie to zaburzenie takie gwałtowniejsze. Tak? I taki obszar, gdzie te sprężyny są tutaj ściśnięte, przenosi się z jednego miejsca do drugiego i też się odbija. Można połączyć jedno z drugim i można tutaj zaszaleć. Ta fala mechaniczna podłużna jest o tyle ważna, że fale akustyczne to są fale mechaniczne podłużne związane z tym, że ode mnie do ciebie przenosi się powietrze w postaci zróżnicowanych ciśnień. I tak jak tutaj mamy obszar większej gęstości i mniejszej gęstości. Mam nadzieję, że to jest dla wszystkich zrozumiałe, że przecież nikt nie puszcza tej sprężyny. Sprężyna nie istnieje. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy wam troszeczkę fascynujący świat fal wszelkiego rodzaju. No i możecie zobaczyć Leszka podświetlonego laserkiem. Także warto było z nami zostać do kolejnego odcinka naszych eksperymentów. Proszę mnie nie świecić po oczach.